Nie zawsze chyba wiesz za co, więc posłuchaj sam. Dawno, niedawno temu w krainie, co dzisiaj nie ma, była najlepsza na świecie szkoła ogólnej niemocy. Opowiadamy dzisiaj jej historię, krainy jakiej dziś już nigdzie nie ma. Bo zdarzył nam się taki dziwny traf, że mamy tysiąc nowych ważnych spraw. Opowiadamy także wam historię o tym, że warto chodzić na bagany, bo części tam już raz na tysiąc lat ciekawie i weselej widać świat. Ej, ty najlepszy w szkole, ty mądry kujonie, nie zawsze chodzi tu o to, byś oceniał nas. Dawno, niedawno temu w krainie ogólnej niemocy powstała najlepsza na świecie szkoła uczniowskiej pomocy. Opowiadamy dzisiaj też historię, że nawet mały człowiek ma dylemat, bo żeby na bagarach mógł być bal, to trzeba także mieć niestety szmat. Opowiadamy także tę historię, nie zawsze można chodzić na bagary, bo żeby na bagarach mógł być bal, to trzeba także mieć niestety szmal.
Hurtownie. Z takimi filmami pani wie. I byliśmy w hurtowni. I przynieśliśmy takie różne filmy. I nie ma mojego taty, więc można te filmy oglądać. Więc wczoraj musieliśmy. Nieraz kasówkę trzeba ominąć i na sprawdzianie nie można być. Przyda domowe kino, filmy wideo pozwolą ci żyć. Nieważne trzecia czy piąta klasa, każdy obejrzy prawdziwy film. Nawet niż Bogu jest na golasa, w takim najlepszym ze wszystkich kin. To poczwary, nie do wiary, czary, mary, wideo, bagary, bagary. To poczwary, nie do wiary, czary, mary, wideo, bagary, bagary. Czary, mary, czary, mary, wideo, bagary. A laserówki w pełnym wyborze, wszystkie horrory można tam mieć. Groza prawdziwa, uchowaj Boże, że się każdemu nie chce już chcieć. W szkole na inne czary i mary, każdego może trafić tu szlak. Wideo, przychodź, bagary, poleżysz sobie trochę na znak. To poczwary, nie do wiary, czary, mary, wideo, bagary,
mary, wideo wagary. Wagary. Czary mary, czary mary, wideo wagary. Czary mary, czary mary, wideo wagary. Poczwary, nie do wiary, czary mary, wideo wagary. Wagary. Czary mary, czary mary, wideo wagary. Czary mary, czary mary, wideo wagary. A żeby pani wiedziała, co było w tych filmach. O Boże, przestańcie, ja nic nie chcę słyszeć. Jutro przyniesiecie swoich rodziców. To jest nasza klasa kochana, zgrana, bystra i wzorowa. Tak prawdomówna i uczciwa, że żaden horror się nie umywa. Że też ja musiałam trafić na taką klasę. Ja już z wami to chyba dłużej nie wytrzymam. Wy mnie wpędzicie do grobu. Już będziemy grzeczni, proszę pani. Pójdziemy do pana dyrektora i do pani woźnej przeprosić ją za to, co żeśmy zrobili przedwczoraj. Do jakiej pani woźnej? Co znowu zrobiliście przedwczoraj? Proszę pani, ja powiem. Tata Jolki jest przewodniczącym i on kiedyś powiedział, żebyśmy się poczuli gospodarzami szkoły. No i jak widzieliśmy, że... Pani woźna nosi paczki, bardzo męczy się biedaczka. Nie pomogą jej sprzątaczki, dużo waży każda paczka. Pomożemy w jednej szkole. Nasza klasa nosi paczki, leje nam się pod poczole. Pracujemy jak robaczki, w magazynie stoją paczki. Kiedyś była to pracownia, pomagają wszyscy szkole. Teraz będzie tu hurtownia. A właśnie akurat zadzwonił telefon i pani woźna wyszła z magazynu. Oni zanieśli te paczki do szkolnego sklepiku, żeby zarobić pieniądze. O szkole są potrzebne pieniądze. I w sklepiku wszystko się sprzedało. A żeby pani wiedziała, co było w tych paczkach. A jak pani woźna zobaczyła, co się stało, to wpadła w straszną złość i zaczęła nas gonić. I akurat szedł pan dyrektor i ona wpadła na pana dyrektora i... Okula! Oh, God.
tata jest niedobrym ojcem, bo to przez niego tak wyszło. Dlaczego wy jesteście tacy niegrzeczni? Ja przez was zdrowie stracę i w ogóle. Proszę pani, pan dyrektor panią prosi. Nie, dzieci moje kochane, siedźcie tutaj grzecznie i niczym się nie przejmujcie i w ogóle ja już muszę lecieć. Pewnie w sprawie paczek. Albo okularów. A może okna wybili w kiblu? Pewnie dzienniki ukradli. Tam pewnie spalili. A ja to wszystko powtórzę. Może bombę podłożyli? Na pewno przyjechał sanepid. A ja mam to wszystko w nosie. Pewnie klucze ukradli. No dywanik. Pewnie sala się pali. Na pewno wezwali naszą panią w sprawie tych paczek. Albo okularów. A w ogóle to ta szkoła jest taka, no... Pierwsza
buty, porozwalaj wszystkie buty. Potem kurtki pozamieniaj i wyczatnij od niechcenia. Jeśli mało masz atrakcji, zajrzyj też do ubikacji. W lewym rogu nad sedesem wydraw gwoździem piękny deseń. Porozkręcaj wszystkie krany, ochlap w koło całe ściany. Urwij spłuczkę, utop mydło, zrób balogę. Chyba starczy przygód tyle, idź pod kasę, postój chwilę. By nie nudzić się pod drzwiami, zapchaj zamek zapałkami. Potem opuść tu rączęta, oczka smutne mi na święta. W takiej pozie wejdź do klasy, patrząc w swoje Adidas. Zrobimy ci piękną maseczkę. Nasza klasa jest uczciwa, zgrana, bystra, niekłopotliwa. Popatrzcie sobie tylko po ławkach, nic nie wiadomo o naszych sprawkach. W pierwszej ławce siedzi Ewa, co spojrzy w okno, to zaraz ziewa. Włos ma sterczący i rozczochrany, skrobie pod ławką farbę ze ściany. Obok Ewy wierci się Iza, która nerwowo palce obgryza i wszystkim w koło liściki wtyka, z jednym napisem Love Patryka. W drugiej ławce siedzi Maja, wszystko ją męczy i rozstraja. Ma wielką plamę w swoim zeszycie, bo jej się w torbie rozlało picie. W trzeciej ławce są dwie kumoszki, które paluszki żują i groszki. Kłócą się o to, zapamiętale, która groszkami plunie dalej. Ale Justynka nie traci wiary, chociaż to ona stłukła okulary. Justynka siedzi cicho jak trusia, bo by krzyczała na nią mamusia. Wszystkich ławek jest ze 40, nikt nie wie co się w nich jeszcze mieścić. A wszystkich ławek jest ze 40, nikt nie wie co się w nich jeszcze mieścić. A wszystkich ławek jest ze 40, nikt nie wie co się w nich jeszcze mieścić. A wszystkich ławek jest ze 40, nikt nie wie co się w nich jeszcze mieścić. A wszystkich ławek jest ze 40, nikt nie wie co się w nich jeszcze mieścić. Dzień dobry, dzieci! Wasza pani dostała właśnie skierowanie do sanatorium, no i teraz... Ja was będę uczyła! Proszę bardzo, mamy jeszcze 5 minut do dzwonka. Napiszemy małą kartkóweczkę z matematyki. Ale proszę pani, kredy nie ma. Jest! Proszę, piszemy. Thank you.
dziwne czary i mary, że każdego bierze złość. Na wideo idź bagary, będziesz mieć rozrywek dość. Nauczycielom zostawmy szkołę, bez dzieci w szkole będzie im lżej. Stwórzmy im życie bardziej wesołe, tym lepiej dla nich, im nas jest mniej. To poczwary, nie do wiary, czary, mary, wideo, bagary. Poczwary, nie do wiary, czary, mary, wideo, bagary. Bagary. Czary, mary, czary, mary, wideo, bagary. Czary, mary, czary, mary, wideo, bagary. A wszystkich ławek jest ze 40. Nikt nie wie, co się w nich jeszcze mieści.